Cześć, witam Was w kolejnym filmiku z nadwody. Dzisiaj jestem w bardzo nietypowym miejscu, przy pięknym miejscu. Jest to jedno z najlepszych łowisk w UK. Jest to rzeka Test. Jest to rzeka, która tak naprawdę na większości nie wolno łowić w ogóle za darmo. To są prywatna własność. Akurat jestem na terenie takim. To jest łowisko pstrągowo. To są głównie pstrągi i czasami się zdarzają łososie. Ta rzeka niedaleko, może nie tak niedaleko, ale za jakieś tam kilkadziesiąt kilometrów wpada do morza. Także te ryby są tutaj głównie do łowienia muchą. I tak naprawdę to jest łowisko typowo muchowe dla muszkarzy, ale zimą otwierają je dla wędkarzy łowiących normalnymi metodami, dlatego że muszkarze nie łowią, a zarobić zawsze można, prawda? Także jest to piękna woda, jest tu przede wszystkim płoć, jest lipień, jest pstrąg, jest okoń, coś tam jest klenia, jelec, wiadomo, tego typu gatunki. No ja dzisiaj będę starał się łowić przede wszystkim na przepływankę. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda mój zestaw. I jeszcze chcę zarzucić drugą wędkę z gruntu, troszeczkę grubiej, może na klenia, może na brzane. Małe szanse są, żeby złowić, ale przyznam się Wam szczerze, że to, co ja chcę zrobić, to tutaj się jakoś przygotować grubiej, żeby tylko jedną wędkę obsługiwać w razie, kiedy naprawdę coś się wydarzy. Niestety muszę tutaj na tym łowisku, nie mogę pstrągom robić zdjęć, muszę natychmiast wypuszczać, podobnie łososiom. Akurat na mój zestaw złowić łososia to będzie niezły wyczyn, ale myślę, że jakieś płotki, może jakieś lipienie, coś ładnego da się złowić. Niestety okazało się, że moje robaki, które kilka dni były w lodówce, nie wiem co się stało, przepotwarzyły się i mam teraz kastery. Mam tylko pół litra białych robaków, to jest mało, mam chleb tostowy. Poczekam jeszcze na bajlifa, który się pojawi, zapytam, jak mogę łowić wtedy na grunt. Myślałem, żeby łowić na białe robaki, na grunt, a tak to założyłbym pastę z sera, bo nie wolno łowić na kulki proteinowe, ale myślę, że wolno łowić na pelet. I wtedy bym zrobił sobie taki jeden pakunek tylko i wyłącznie pod klenie, jeżeli by podpłynął taka, a niech se wędka w wodzie będzie, jeśli nie woła, prawda? A drugą będę łowił na tej długości. Zobaczcie, jak wygląda to łowisko. Przepiękna rzeka o tej porze roku. Normalnie jest bardzo zarośnięta, ale o tej porze roku praktycznie wszystkie te wodorosty, trawa, to wszystko już obumarło i ta rzeka jest idealna do takiego łowienia. Uciąg jest też prawidłowy. Specjalnie czekałem na taką pogodę, która mi pozwoli łowić na niezbyt podniesionej wodzie, niezbyt szybkiej. Uciąg jest spory, ale jest idealny do łowienia, także mam nadzieję, że będzie dobry dzień. 5 stopni dzisiaj. Ma być może do 6, przyjechałem, były 4, jest zimno, ale to jest typowa pogoda, taka lipieniowo-płociowa na tą porę roku i naklenia, także na taką rzekę jest idealna. Zobaczymy, co powie później na to wszystko bajlif, na razie biorę się do roboty. Oczywiście podstawową rzeczą, którą tu robię, to nęcenie. Nęcenie do przepływanki, słuchajcie, można nęcić za nęto, ale to jest takie troszeczkę... Będziemy nęcić za nętą i oczywiście przepływanka polega na tym, że zestaw ma nam płynąć, a jeżeli będziemy jak tyczkarze lokować gdzieś za nętę w jakichś dołkach, no to w tym momencie ryba będzie podchodzić, a ta przepływanka może przepłynąć gdzieś. O wiele lepiej jest rzucać na przykład białe robaki, konopie i one sobie opadają w swoim tempie. Nasz zestaw później wędruje i gdzieś te ryby na pewnej długości będą do tego podchodzić. Zazwyczaj jest tak. Tutaj, że jeżeli się pojawi więcej ryb, im więcej będziemy nęcić, tym więcej ryb podejdzie. Dlatego na pewno warto mocno nęcić te pół litra białych, to troszeczkę mało. Co jest szczęście, że mam trochę tych kasterów, mam jeszcze konopi. Także rzucam to teraz cały czas. Jako, że ta rzeka ładnie niesie, te robaki w pewnym momencie mogą pokonać ze 100-150 metrów. Trochę aromatu z tych robaków też jest, także ja jestem pewien, że ta ryba poczuje w pewnym momencie to i może podchodzić. Jest teraz 10, w pół do 10 rano, także mam sporo czasu. Wiadomo, te poranki na rzekach są zazwyczaj zimą kiepskie. Wszystko się rozkręca w miarę rozwoju sytuacji, w miarę upływu czasu. I mam nadzieję, że wszystko się będzie ładnie i pięknie rozwijać. Także biorę się do roboty, tradycyjnie. Dzisiaj łowię wędką drenana. Jest troszeczkę mięciutka, taka ładna wędka. Zobaczymy, jak się sprawi tutaj,
niestety wolno używać tylko haków bezzadzierowych. Problem polega na tym, że takie ryby jak pstrąg, lipień, mniejsza płoć, to są ryby bardzo ruchliwe, bardzo skaczące i maleńki zadziorek by się przydał. Bez tego zadzioru spodziewam się, że będzie mi ta ryba bardzo często spadać z tego haka. Mam hak 20 na żyłce 0,11, natomiast żyłka główna to jest 0,13 Reflow Power z Prestona, ale jest przegrubiona, jak donoszą inni wędkarze, także powiedzmy, że jest 0,14, 0,15. Także delikatny zestaw i zaraz go zaczynam puszczać z rzeką i zobaczymy, co się wydarzy. Jak zbudowany jest mój zestaw? A więc łowię maczówką z kowrotkiem, który się nazywa Centerpin. To jest kowrotek, który po zwolnieniu blokady, nie mam jak go pokazać, chciałbym wam pokazać bez żyłki. To jest kowrotek, który po zwolnieniu blokady kręci się i wystarczy bardzo lekki ruch, bardzo mała siła, żeby pociągnąć, żeby on się kręcił. Dlatego używa się go na rzekach. Jeżeli ja puszczę zestaw po wodzie, ten kowrotek automatycznie będzie się sam rozwijał. Jako, że jest cienka żyłka na nim, bardzo delikatna, wtedy ona pięknie się wysnuwa. Ja nie muszę szarpać żyłką, ten zestaw nie ma takich przerw, on powinien elegancko płynąć. Zestaw, jaki mam, to przypon, hak Kamasan B911-20, śrucina sygnalizacyjna 1, później mam śrucinę, która zapobiega splątaniu się zestawu, a później mam 4 śruciny razem. Przełączam go już. I teraz spławik, jaki używam. Spławik, jaki używam, to jest spławik, który się nazywa Avon. Od rzeki Avon. To jest spławik, ja używam plastików Drenana. Słuchajcie, są osoby, które mówią, że plastiki są beznadziejne, prawda? A akurat w przypadku tych spławików plastik jest idealny. Dlaczego? Dlatego, że istotą łowienia w ten sposób jest uzyskanie spławika, który będzie lekki, ale będzie wyporny. Chodzi o to, żeby obciążenie znajdowało się tam, na dnie, a spławik, żeby nie był zbyt ciężki. Jeżeli mamy spławik z drewna, on waży określoną ileś tam gram i on już jest ciężki w sam sobie. Natomiast spławiki plastikowe, on tu ma powietrze i on potrzebuje większej ilości obciążenia, sam będąc lżejszym. Dzięki temu on o wiele lepiej się sprawuje w wodzie. To jest bardzo duży plus. To, co muszę zrobić teraz, tylko, bo jeszcze nie skończyłem, to założyć sobie śrucinę sygnalizacyjną pod spławikiem. Muszę cały czas pamiętać, że trzeba nęcić. Rzucam tam robaki, one sobie powoli toną, przesuwają się pod nie, ryba podchodzi. A więc umieszczam sobie tą śrucinkę. Ten spławik ma tutaj dziurkę, mógłbym przeprowadzić żyłkę przez nią, ale ja mam Avony o innej wadze. Jeżeli ten z jakiegoś powodu będzie zbyt lekki, zacząłem od lżejszego, on ma 2-4 grama, wtedy przechodzę na cięższe spławiki. Mogę też założyć loafer, który jest o wiele większy, bierze o wiele więcej obciążenia. Dlatego te trzy gumki pozwolą mi zmienić ten spławik bez konieczności montażu reszty. Ta śrucinka tutaj upewnia mnie, że mam cały czas ustawiony grunt na tej samej głębokości, bo jak mogę mieć rybę, może mi się coś przesunąć, prawda? Tutaj wiem, ile mam i mogę z dokładnością do centymetra przesuwać góra-dół, prawda? Także to jest dobre. To też sprawia, że spławik jest o wiele bardziej sztywny i jest fajnie wyważony w wodzie, o wiele lepiej się zachowuje. Żałuję troszeczkę, że nie, jako że nigdy tu nie byłem, kupiłem wczoraj tylko pół litra białych robaków. Myślałem, drugie pół litra mam w lodówce. Jak myślałem, że tutaj być może kupię też. Okazało się, że nie kupię. Także troszeczkę porażka, że mam tak mało. Zobaczymy, jak ryby będą brały, ale najgorsze jest to, jak ryba zaczyna brać, a my nie mamy czym łowić. Konopie. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać wszystko. I pierwszy zestaw sobie
pierwszy. Będziemy zarzucać. A więc odblokowuję kołowrotek. I zestaw do wody, pierwszy zarzut. I teraz zobaczcie, jak on się kręci. Zestaw sobie płynie. Jeszcze mogę nasmarować żyłkę wazeliną. Nasmaruję to. Ja mam wędkę uniesioną troszeczkę do góry. Także jeżeli cokolwiek się dzieje ze spławikiem, widzę, że to jest gwałtowne tonięcie, wtedy zacinam. On się cały czas elegancko kręci. To była ryba. Aż się wierzyć nie chce. Miałem pierwsze branie. Szybko. Ale też troszeczkę ponęciłem, jak się rozkładałem. Zobaczymy, czy robak. Robak ma trawkę. Ale żyje. I znowu, zobaczcie, kowrotek zaczyna się kręcić, zestaw płynie. Jako że jestem reżyserem, aktorem i robię wszystko sam, jest mi ciężko to pokazać bardzo dobrze. Później ustawię kamerę inaczej, ustawię drugą kamerę pod kątem, żeby było lepiej widać. No, na razie zapowiada się nieźle. Mam różne głębokości tu. Staram się łowić na pewnej skraju, może na 3 metrach od brzegu. Rzeka ma może z 20 metrów, może z 25 szerokości. Ten zestaw się rozwija, zestaw sobie płynie dalej. Jest pierwsza ryba. Tracę te ryby, cholera jasna. Z tym z bezzadzierowym hakiem na rzece będzie bardzo ciężko. Nie chcę łamać przepisów, bo wiem, że przyjdzie bajliw i może być wściekły, jeżeli zobaczyłby, że mam mikrozadzior. No ale sprawdźmy jeszcze. Robak żyje cały czas. Tym razem kastery lecą. Cały czas trzeba wyrabiać taki nawyk. No może zobaczcie, jak to wygląda. Blokuję sobie kciukiem. Po prostu jeżeli jest branie, naciskamy kciukiem. Jest bardzo dobra metoda. No to chyba zaczęły z tym razem. Tak, tym razem mam zaczep. Jeżeli ja mam zaczep w tym miejscu, to teraz mogę. No, robak troszeczkę nie przeżył. Jeżeli mam zaczep w tym miejscu, to będę mógł skorygować sobie odległość. Dam teraz czerwonego robaczka. Jeszcze jeden. Jeżeli będę miał zaczep jeszcze raz, to w tym momencie no chyba mam cały czas zaczepy. Jedna, no, trawy. Czyli są trawy na dnie. Czyli to, co robię, to korekta. A więc ściągam śrucinę o około 5 cm i o tyle obniżam spławik. Nie znam w ogóle tego łowiska, także nie wiem, gdzie są na przykład jakieś łachy, gdzie normalnie jest mniej. Ale w pewien sposób szukamy brań po prostu. Znowu zaczep. Także prawdopodobnie będę musiał albo zarzucać tak, albo zarzucać dalej, albo korygować. Czyli na dnie są trawy cały czas. Pam param, pam pam. Dalej. Cały czas robaki lecą.
No, teraz puściłem zestaw, nie ma zaczepu, czyli jeżeli sobie znajdę jakby dobry sposób, będę miał taki prawidłowy szlak, to w tym momencie będę mógł znaleźć głębokość, tak żeby przynęta była wleczona po dnie, ale żeby najlepiej, żeby się nie zaczepiała. Już teraz widzę, że na około 30 metrach, tam gdzie popłynął spawik, niezbyt dobrze go widzę. Także zastanawiam się, czy nie zastąpię ten spawik loaferem, żeby móc łowić na przepływankę taką nawet do 50 metrów. No nic, za daleko, nie widzę już, także... Trzeba się trochę tutaj napracować. Pierwsza ryba. Jeszcze nie wiem, co to jest. Wiem, że straciłem na pewno dwa przypony już. Nie jest to coś wielkiego na tej wędce. Wszystko jest takie bardzo delikatne, ale tam, gdzie są zaczepy właśnie, o, ciągną jakieś gałęzie. To, co straciłem, i tam zaczepiłem rybę niestety. Mam bardzo cienki zestaw. Nie jestem pewien, czy dam radę. No, ryba jest uwięziona. Fatalnie, zobacz. Widać ją na powierzchni tam. Ryba się... Nie wiem, co to jest. To jest czyjaś żyłka, cholera jasna. Nie wiem, gorsza rzecz, jaka może być. No nic, idę zawalczyć o to. Straciłem lipienia, to był lipień. Niestety jest tam zaczep z żyłką. Nie jestem w stanie go przyciągnąć. Bałem się, że wszystkie ryby będę zaczepiał. Zerwałem i przypon, teraz zerwałem jeszcze żyłkę. Jest bardzo cienka tu. Niestety same problemy. Mam nadzieję, że to jakoś coś będzie nie tak, to zaraz uruchomię gruntówkę i zestaw postaram się ściągnąć. No na razie jestem niezadowolony z tego, co się stało. Jestem bardzo niezadowolony. Tracę odcinek żyłki. Pierwsza rybka na feedera dzisiaj, lipień. Muszę go bardzo delikatnie złapać, bo mam bardzo delikatny pyszczek. Spokojnie, maleńki, wracasz do wody. Piękny pierwszy lipień w moim życiu. Na fiderka. Ojej, no pokaż się mały i uciekasz do wody. Pa, maleńki. Jeżeli przypływanka mi nie wyjdzie, przychodzę na fidera. Tylko że jeden będę miał na białe robaki, a drugi postaram się łowić klenia. Także przełamałem złą pasę, na razie zdenerwowałem się, mam awarię kołowrotka. Ta awaria kołowrotka jest troszeczkę deprymująca, dlatego że mam kołowrotek, któremu odkręca się śruba. Ja niestety nie mam śrubokręta, którym go mógłbym ładnie dojść. Jest bardzo duży problem. Nie mam jak daje dużo robaków. Mam, zobaczcie, podajnik korum 60 gram, przypon 40 cm albo 30. On ma opływowy kształt. Zanurzam, żeby się robaki. Robię dużo huku. Łowię po japońsku masa huku. Nęcenie dało efekt. Od razu
Oj, tu jest bardzo ładnie. A więc pierwszy mamy przepływankę już po błędach. Pierwsze błędy mam jakby ze sobą. Chodź tu mały. Proszę, piękna rybka. Piękny lipień. Ma przepiękne oko. Okoniowe. Przepraszam. No, zdarza. Także, skoro łowiłoby się tak fajnie lipienie, tak jak teraz, to co zrobię, za chwilę zmieniam koszyk, mam podajnik do białych, być może dam trochę chleba do niego, daję przypon z peletem, do tego pastę serową zarzucam, niech to sobie siedzi, czeka na pana Klenia. Powoli dokonuję teraz poprawek w zestawie, w nęceniu, już znalazłem dno, cztery zestawy już zerwane, znaczy cztery przypony, zestaw dwa razy wiązałem, ale kolejny kardynał wędruje do podpieraka. Nie jest to wielka rybka być może, ale na pewno jest to cieszone oko. Taki piękny lipień. I wpuszczamy, bo od razu się wyhacza ładnie. Lipień na niektórych rzekach w UK przeżywa teraz taki, można powiedzieć, bardzo dobry moment, dlatego że ryba ta zyskała bardzo wiele w oczach wielu wędkarzy i akurat w UK, w tym kraju, odpowiedzialni za to albo przyczyni się do tego wędkarze łowiący zwykłymi technikami. Ktoś mógłby zapytać czemu, a odpowiedź jest banalna. Dlatego, że ci, co łapali pstrągi, uważali, że lipień przeszkadza pstrągom i jest ich konkurentem pokarmowym, jak również zabiera im miejsce do tarła. Dlatego grayling był tępiony. Grayling, czyli lipień. Do dzisiaj przepis Environment Agency mówi, że można zabrać dwa lipienie, które mają bodajże w przedziale 30-35 cm do domu z normalnej wody, gdzie no w takich miejscach jak tutaj nikt na to nie pozwala, bo to jest coś jakby piękna ryba ozdobna, prawda? No ale co kraj to obyczaj, prawda? Tak to jest, no ten biedny lipień troszeczkę był na, można powiedzieć, na, się tak wyrażę, na drukowanym. Ale teraz ma o wiele lepiej. Także o wiele lepiej ma nasza poczciwinka. Zaczyna cuda się złapać dzisiaj jakiegoś większego. Wszystkie mają ten, są jakby według z tego samego przydziału. Nie są to wcale małe ryby, prawda, ale zobaczmy teraz, czy jeden robak, czy dwa będą lepsze. Niestety mój zestaw na Klenia ściąga troszeczkę śmieci. Przed chwilą wielka kłoda płynęła, także cieszę się, że i tak jestem dzisiaj, bo jeszcze parę dni temu był wyższy stan wody. Kolejne branie. Także myślę, że z gruntu mógłbym bardzo ładnie połapać też lipieni. Jeżeli zacząłbym nęcić jedno miejsce, myślę, że to stado by podeszło. Ale nie chcę ich łowić w ten sposób. Zatem na dwóch wędkach bym się nie wyrabiał, także myślę, że o wiele lepsza wersja to.
Wydaje mi się, że znowu mam ten zaczep. Staram się go przerzucać, ale no niestety bardzo kiepsko z tym zaczepem. No właśnie w tamtym miejscu. Być może będę zarzucał za niego i będzie to rozwiązanie. Jest ryba. Myślę, że tej samej wielkości grayling. Staram się, czyli lipień, przyzwyczaić się może. Troszeczkę mi zapomina się. Kolejny kardynał. Wykaczałem się wszystkie w podbieraku, przy hakach bezzadzierowych, także jest to dobre. Haki się wbijają. Proszę. Dobra, ale dobry. Ojej. Strasznie ruchliwe ryby. Może pokażę tak, żeby go ubezpieczyć, choć tu ma. Piękny lipień. Numer 4. Coś większego. Wygląda jakby miał branie na drugiej wędce. A chyba coś mi ściąga. Nie wiem co to jest. Ale jest to coś ciut większego. Pstrąg. Malowniczy wyskok. Nie mogę pstrągom robić zdjęcia. Także szybko. No, twarda bestia. Skończy mi zestaw. Pamiętajcie, jeżeli nie chcecie, żeby ryba szalała, pochylcie wędkę niżej troszeczkę, żeby ona nie była ciągnięta do góry. Wtedy jest troszeczkę bardziej ustawna. Chodź tu, panie pstrąg. Żyłka 0,13, przypon 0,11,5 bodajże. Ryba naprawdę potrzebuje się wyhasać. Nie zapominam o nęceniu. Zobaczmy teraz bardziej właśnie akcje wędki. Bardzo fajnie ten drenan. To jest najtańszy z drenanów. Mi się podoba jego akcja. Bardzo. Pstrąg ma to do siebie, że jest niesamowicie silny. Przynajmniej do momentu, dopóki nie wyląduje w podbieraku, bo później ma problemy, ale... Ale jest spory. Najlepiej, żeby się okazał dużym lipieniem, no ale... Ale przyznam się wam szczerze, że jest emocji sporo. Miałem pierwszą okazję, żeby go wyholować. Pierwsze podejście. Zobaczył mnie niestety
stwierdził, że to jeszcze nie ten moment, byle na powierzchnię go wydobyć. Piękna ryba. Nie chcę łamać przepisów, bo nie wiem, czy mają kamery, czy różne rzeczy robią. Czy to mały. O, ty masz jeszcze jeden hak skubany, czy nie? Kastery mam w pysku. A więc szybko wypuszczamy. Pokażę tylko, myślę, że około 50 cm taki pstrąg i woda. Kolejna rybka, trudno mi powiedzieć, co to jest. Jest to coś ciut większego od takich zwykłych lipieni. Walczy znowu jak pstrąg, ale jakby było mniejsze. Zobaczymy. Leciutko, delikatnie. Dlatego wybrałem tą wędkę między innymi dzisiaj, dlatego że to jest ten drenant ranch, red ranch, najtańszy z drenantów, jest bardzo czuły. To jest bardzo dobre, dlatego że on jest na tyle czuły, że pozwala bardzo w taki przyjemny sposób łowić właśnie takie mniejsze ryby. Oj, przepiękny lipień. Przepiękny lipień, on musi być mój. Co za ryba. To się nazywa. Chodź do szapeczki, mały. O jest. Słuchajcie, rekord. Mój personalny rekord lipienia. Dzisiaj mówiłem, złapałem pierwszy, ale ten... To jest lipień, o którym można powiedzieć, że to jest już ryba naprawdę fajna, dlatego ten trafia na sesję. 45 cm. Ma. Szybkie zdjęcie. I teraz ważenie. W reklamówce się dobrze waży ryby, bo ważenie w reklamówce się dobrze waży ryby, bo zobaczcie, 2 lb. Zobaczcie, 2 lb. Pokazuję. Piękny lipień. Większość takich ryb musi troszeczkę poczekać w siatce, zanim go wypuścimy. Musi nabrać sił. Nic na szybko. Ja nęcę cały czas. Ale to jest to. Prawie kilogramowy, prawie dwufuntowy lipień. 3 to już jest naprawdę coś w pobliżu rekordu UK. Ale taka ryba naprawdę cieszy. Naprawdę cieszy, jak na mój pierwszy wyjazd tu, to jest rewelacja. Jeszcze kleń 6 funtów powinien stuknąć, brzana 15 i pakuję się, idę do domu. Piękny lipień, prawie 2 funty. Naprawdę to jest okaz, to jest duża ryba. Teraz na klenia. Mam pelet farbujący, który się dobrze sprawdza, ale wolę używać pasty. Mam zablokowanego push stopem. Z pastą troszeczkę, według mnie jest troszeczkę za duży, dlatego obcinam go. Po prostu najnormalniej w świecie go obcinam. I teraz takie obcinanie to jest w ogóle dobra sprawa, dlatego że bardzo często na łowiskach ryba jest przyzwyczajona do danego kształtu przynęty. I to jest udowodnione, że na przykład kulka proteinowa poobcinana po bokach daje więcej brań niż taka zwykła okrągła, bo ryba po prostu ją zna. To co ja robię, to
Po prostu pomniejszam jej gabaryty. I teraz powstał mi ten pelet, się zmniejszył dość dużo. On będzie znowu farbował jak diabli. I teraz po prostu używam mojej pasty serowej, zrobionej chyba jeszcze w grudniu. Jest zimno, jest 5 stopni, dlatego pasta jest twarda, była zamrożona. Ona się rozmroziła w samochodzie, ale trzeba ją rozrobić w palcach, żeby się zrobiła miękka. Ona potrzebuje ciepła. Ona ma w sobie dużo tłuszczu i ten tłuszcz właśnie będzie taki lepszy, jeżeli się go powyrabia. I teraz robię coś takiego, jak zawsze z pastą. Zobaczcie, ten pelet trzyma swoje właściwości. Jak się pasta rozwali, to on wtedy zacznie pięknie smużyć w wodzie. I robię taki pakuneczek na włosie. Specjalny włos do pasty sobie zrobiłem dłuższy. Jest specjalnie pod klenia na zimę, ewentualnie pod brzanę. I coś takiego idzie do wody. Do tego koszyka normalnie dawałbym duży koszyk, ale to są ograniczenia. Nie mogę używać zanęt, nie mogę używać takich rzeczy. Dlatego dam po prostu sobie troszeczkę chleba, troszeczkę białych robaków, coś, żeby ta ryba podeszła. Ja myślę, że i tak ten ser ma tak intensywny zapach, że ryba bardzo chętnie będzie go... W ogóle trzeba nęcić cały czas. Tu pamiętamy. Więc troszeczkę białych robaków, troszeczkę chleba. Dam tutaj może troszeczkę pasty takiej pokruszonej. No właśnie coś takiego. Może nawet takie te poobcinane pelety też dam tutaj do koszyka. To wszystko powinno go opuścić. I zarzucam sobie ten zestaw po drugiej stronie. Mam nadzieję, że tam coś się zdarzy. Niestety płyną śmieci, płyną kłody, zgarniają mi, ale ja myślę, że jak zestaw 20 minut wytrzyma w wodzie, to już jest dobrze. Ta ryba może podejść. Mój przypon ma metr ponad. I teraz ten podajnik, to jest podajnik do białek, ale słuchajcie, on normalnie działa. Dzięki narzeczom ma 60 gram. Dzięki temu, że jest opływowy, woda go tak nie przesuwa. Gdyby on miał inny przekrój, na przykład prostokątny albo kwadratowy, stawiałby większy opór w wodzie. Jako że jest taki zaokrąglony, w miarę niski, powinien się świetnie sprawdzać. Długi przypon odpływa od tego podajnika, także ryba płynąc zawsze pod prąd powinna właśnie trafić na moją specjalną kompozycję. Zarzucam. Nie muszę się spieszyć w ogóle, bo i tak skupiam się na łowieniu przepływanką. Teraz można powiedzieć, że się strzeliłem. Pokażę wam, gdzie zarzucam teraz mój zestaw. Tam po drugiej stronie jest, nie mam żadnych zaczepów, nic się nie dzieje. O, i mniej więcej tam ląduje mój zestaw. I tak go sobie tutaj ustawiam go sobie w ten sposób. Zobaczcie, mam teraz jak ustawioną wędkę, a więc tu mam taką podpórkę. Uchwyt tulipanowy do fidera jest idealny, bo ryba mi tego nie wyrwie. Ja wyciągam sobie bardzo fajnie, ryba mi tego nie wyrwie. To jest mocne. Tu mam podpórkę ramię do fidera Korum. Gdybym łowił samym fiderem, mógłbym ustawić sobie wędkę bardziej do pionu, ale ja ustawiam ją w ten sposób, żeby ona mi po prostu nie przeszkadzała przy przepływance. Wolny bieg włączony. Teraz tylko czekać na tego klenia. No. No i stało się. Utraciłem 6 przyponów dzisiaj. 3 albo 4 razy zrywałem zestaw do przepływanki i stwierdziłem, że nie będę się już więcej męczył. Przeskakuję na 2 fidery. Powrotek odmawia posłuszeństwa, także on po prostu myślę, że i tak nie pociągnąłby do końca sesji. Więc no niestety. Problemem są 2 śruby. Niestety on mocno pracując ma... Jest ten problem, że on mocno pracując 2 śruby się odkręcają. Jeżeli ja na przykład zwijam tą żyłkę i go tak lekko uderzam, ta śruba się odkręca, obydwie, on zaczyna latać i 2 razy uwięził mi żyłkę i ją po prostu przeciął. Dlatego
Muszę w domu skręcić go bardzo mocno, zakleić kropelką albo jakimś klejem, żeby te dwie śruby były w ogóle na stałe wkręcone. No niestety tak to jest, kowrotek za 50 funtów w badziewie, a takie dobre kowrotki, słuchajcie, kosztują około 200-300 funtów niestety, te centerpiny. Także no to jest spory wydatek, ale naprawdę warto. Na tej sesji jestem pewien, żebym znakomicie jeszcze połowił. Gdyby nie ten cholerny zaczep właśnie i awaria tego kowrotka, o ile miałbym żyłkę 0,20, mógłbym się pobawić, ale na tak cienkiej żyłce po prostu zrywam ją cały czas. Bardzo łatwo ją zerwać, na już same chyba nigdy mi się nie udało 6 przyponów jeszcze zerwać na sesji, a tutaj no niestety tak było. Najgorsze jest to, że oprócz tych 6 przyponów jeszcze 2 razy wyprostowałem hak. Zobaczcie, co płynie. Wydaje mi się, że któryś z wędkarzy wypuścił rybę zbyt wcześnie. Zobaczcie. Niestety. To jest bardzo duży błąd. Rybie trzeba dać odpocząć, ale to jest szupak? Nie widzę nawet dobrze. Pierwsze uderzenie na feedera. Myślę, że coś ładniejszego. 3 białe na haku. Drugi zarzut. Teraz będzie ten sam zaczep. Ile już go nie ma. Kolejna trotka. Największa z dzisiejszych. To już będzie miała naprawdę, zobaczcie, ładna rybeczka. I do wody. O, poszła dziarsko. Hol o wiele krótszy niż na maczówce. 3,30 feeder, idealny na rzeki do cepu do 90. Jedną rybę wyholował.